Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym takim krótkim spotkaniu. Proszę Państwa, w dzisiejszej konferencji, czy takim króciutkim naszym spotkaniu bierze udział Pan Dyrektor Biura Sportu, Pan Łukasz Pszczółkowski i Pan Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pan Andrzej Walczak. Proszę Państwa, miejsce naszego dzisiejszego spotkania nie jest miejscem przypadkowym. Jest to miejsce celowo dobrane z uwagi na to, że chcieliśmy Państwu pokazać nowo wyposażoną salę, z której mamy nadzieję, że w największym zakresie będą korzystały tutaj kluby sportowe i osoby, które należą do tych klubów sportowych. A taki główny temat naszej konferencji jest oczywiście kwestia dotacji na sport. Proszę Państwa, ja może rozpocznę od tego, że w dniu, dokładnie 29 grudnia, prezydent miasta ogłosił konkurs na dotacje w sporcie. I jak Państwo wiecie, kwota dotacji jest kwotą zbliżoną do ubiegłego roku. Największa pula pieniędzy została przeznaczona na szkolenie sportowe. Jest to 1 000 000 zł. Jest to chyba kwota tak wysoka, że praktycznie wszystkie kluby sportowe mogą z tego korzystać. W ubiegłym roku kwota ogólna też była właśnie, tak jak powiedziałam, zbliżona do tego poziomu. Nie została w pełni nawet wykorzystana przez wszystkie kluby sportowe. Jest to kwota, która jest dwukrotnie wyższa od kwoty w 2015 tym i 2014 roku, bo wtedy było 700 tysięcy złotych, czyli dwukrotnie wyższa kwota dofinansowania. Proszę Państwa, w tym roku zmieniły się zasady składania wniosków o dofinansowanie. Te wnioski są troszeczkę trudniejsze do uzupełnienia. Urząd Miasta wyszedł tutaj naprzeciw wszystkim klubom sportowym, dlatego zorganizowaliśmy znacznie wcześniej spotkania z ekspertami, którzy udzielili wszelkich wskazówek, porad, jak właściwie uzupełnić te wnioski, bo te wnioski są troszeczkę bardziej skomplikowane niż te, które były dotychczas, ale chcieliśmy, żeby jak najwięcej klubów, jak najwięcej organizacji skorzystało z pomocy, dlatego też takie spotkania z ekspertami zostały zorganizowane i oczywiście część klubów, która chciała tutaj uczestniczyć, uczestniczyła w takich szkoleniach. Termin ostateczny złożenia wniosku to jest właśnie 19 stycznia, wtedy upływa termin składania wszystkich wniosków. Proszę Państwa, do drugiej kwestii, której chciałam się odnieść, jest to właśnie ta sala. Jest to nowo wyposażona tutaj sala, jak Państwo widzicie, doskonały sprzęt, doskonałej jakości. W budżecie na 2016 rok była zarezerwowana kwota 250 tysięcy. Ta sala została wyposażona na kwotę 159 tysięcy. Dokładnie z groszem tam było, 159 tysięcy, czyli no, wydatkowaliśmy troszeczkę mniej środków niż było zaplanowane i mam nadzieję, że z tej sali wszystkie osoby zainteresowane, działające w klubach będą mogły korzystać i będą zadowolone z tego sprzętu, który został zakupiony i spełniliśmy tym też oczekiwania klubów i spełniliśmy oczekiwania tutaj wszystkich zainteresowanych działalnością sportową w mieście. Jeśli chodzi o szczegóły co do konkursów, to może poproszę o pana dyrektora Pszczółkowskiego. Dziękuję. Dzień dobry. Drodzy Państwo, jeśli chodzi rzeczywiście o szczegóły, a pewnie czasu antenowego za wiele nie mamy, więc ja postaram się jak najbardziej streścić. Ja streściłbym je w trzech literach. 3 razy K. Pierwsze K to jest kwota, która została utrzymana w szczególności na szkolenie dzieci i młodzieży. 1 000 000 zł przed rokiem, w tym roku również 1 000 000 zł. No to duża satysfakcja, że w trudnym budżecie udało nam się utrzymać tę kwotę. Poza tym 405 tysięcy na szkolenie, na zawody, na imprezy sportowe, na pomoc w organizacji imprez szkolnych. Także no, duża satysfakcja, że ta kwota jest nadal tak wysoka. Drugie K to kiedy? Odpowiedź na pytanie kiedy, czyli 29 grudnia ogłoszenie konkursu. Dziś już się spotykamy, początek stycznia i właściwie mówimy klubom, że to już jest ostatni dzwonek na składanie
wniosków. Właśnie za Państwa pośrednictwem chcemy się do nich zwrócić, zaprosić do składania tych wniosków, zapewnić o tym, że Biuro Sportu i Turystyki czeka, jest gotowe również pomóc, mimo tego szkolenia, które, o którym Pani Prezydent wspominała i które organizowaliśmy, to przecież być może ktoś wszystkiego nie spamiętał, zawsze możemy pomóc, dopowiedzieć, podpowiedzieć i tak, żebyśmy do tego 19 stycznia zdążyli te wnioski wszystkie złożyć, bo po tym terminie oczywiście nie będą mogły zostać rozpatrzone ze względów formalnych. A ja przypomnę, że przed rokiem spotkaliśmy się 17 chyba lutego, gdzie ogłaszaliśmy dopiero ten konkurs. Także jesteśmy 2 miesiące do przodu. Ten postulat, który miały kluby, udało się go zrealizować. Właściwie od początku roku jesteśmy w stanie pomóc finansowo w tym szkoleniu dzieci i młodzieży. Trzecie K to kryteria, o tym już Państwo wiecie, o tym już tylko bardzo krótko przypomnę. Punkty systemu szkolenia młodzieżowego, punkty ministerialne, do tego liczba uczestników zajęć. Dwa podstawowe kryteria mierzalne, które będziemy brali pod uwagę przy rozdziale tej kwoty 1 000 000 zł na szkolenie dzieci i młodzieży. Oczywiście w tym celu zostanie powołana specjalna komisja, również z udziałem organizacji pozarządowych. Mamy już listę osób z tych organizacji pozarządowych, które zgłosiły się ewentualnie do zasiadania w tej komisji. Także jesteśmy przekonani, że bardzo sprawnie, o ile oczywiście budżet miasta zostanie sprawnie również uchwalony, to również my bardzo sprawnie te środki rozdzielimy i kluby otrzymają te środki wtedy, kiedy ich rzeczywiście najbardziej potrzebują. I to chyba właściwie. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o szczegóły dotyczące tutaj tej sali, to bardzo proszę pana. Ja głównie cieszę się, że pomieszczenie na stadionie, przypomnijmy, że stadion w 2016 roku czekał kilka lat na to, żeby to pomieszczenie wyposażyć. Tak wyposażyć, jak Państwo to widzicie. Myślę, że jest to sprzęt naprawdę bardzo wysokiej klasy. Sprzęt, który umożliwi przygotowanie się do zawodów i klubom sportowym, i stowarzyszeniom. Zapraszamy tutaj wszystkich chętnych. Oczywiście głównie będą korzystali z tego pomieszczenia na pewno lekkoatleci oraz kluby piłkarskie szykujące się do sezonu. Pamiętajmy, okres mamy teraz taki, kiedy ładują akumulatory wszystkie kluby, a więc teraz jest okres, kiedy kluby piłkarskie szykują się do rundy wiosennej. Wierzymy w to, że dzięki zapewnieniu lepszych warunków będą osiągały lepsze wyniki jeszcze niż w rundzie wiosennej. Wierzę w to, że to pomieszczenie spełni wymagania wszystkich klubów, które będą chciały korzystać z niego. Jest to, tak jak Pani Prezydent powiedziała, siłownia za kwotę 159 000 zł. Mieliśmy przeznaczone 250. Udało nam się w grudniu zrealizować to zadanie i od niedawna, dosłownie od pierwszych dni stycznia, kluby sportowe trenują tutaj i wszystkich chętnych oczywiście zapraszamy, a więc wszystkie kluby, przypomnijmy, zgodnie z cennikiem Rady Miasta płacą 3 zł za 45 minut, które po prostu zgłoszą się do nas. To jest cena uchwalona przez Radę Miasta Wrocławia.